dolnośląskie lokalne grupy działania realizowały działania w obszarze ochrony środowiska, w tym związane z przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Realizowały szereg działań, które miały być jak najbliżej obywatela. Takie aspekty jak ekologia, no na tej ekologii też się trzeba fokusować, bo od tych zagadnień się nie ucieknie, dotyczą nas wszystkich, także lokalnych grup działania, może szczególnie, no bo one wybierają te projekty do realizacji. No i przy wyborze tych operacji ta ekologia no, ma znaczenie. Projekt dofinansowany z naszego LGD, lokalna grupa działania Kraina Wzgórz Trzebnickich. Zrealizowany na terenie, w którym teraz się znajdujemy, to jest Ekofrajda. To jest taki rodzinny park aktywności. Stawy, które tu widzimy, zostały zreaktywowane po 25 latach tak naprawdę no, nieistnienia ich. W związku z tym, że powstało tu takie fajne miejsce rekreacji i wypoczynku, nie chcieliśmy tu wstawiać zjeżdżalni plastikowych. Wprowadziliśmy owszem trochę kolorów, ale głównie opieraliśmy się o materiały naturalne, żeby to wszystko ładnie wtopiło się w krajobraz. Jakie cele edukacyjne przyświecają pomysłowi, żeby nauczyć młodszych i trochę starszych użytkowników, że w naturalnym środowisku można się fajnie bawić, niekoniecznie je niszcząc, że można się cieszyć tym, co tutaj przyroda dookoła nam daje, w jaki sposób wykorzystać no tak naprawdę zwykły śmieć do tego, żeby posłużył nam do innych celów, choćby do zabawy. Mamy tutaj taki fajny trap muzyczny, który powstał choćby ze starych, pordzewiałych pokrywek na garnki. Mamy już mocno zużytą starą tarę do prania, która wydaje fantastyczne dźwięki. To wszystko można przyjechać i sprawdzić na własnej skórze, jak to działa i czy rzeczywiście śmieci czasami nadają się do zabawy. Działalność KOM, która się skupia wokół edukacji, bardzo mocno jest nastawiona na ochronę środowiska, na promocję unikatowych obszarów Doliny Baryczy, w której funkcjonujemy. I tak powstały nasze autorskie programy SOS Planeta albo odpowiedzialne projektowanie z wykorzystaniem materiałów z recyklingu. Od początku działalności KOM koncentrujemy się na wspieraniu wszelkich działań, które są związane z ochroną środowiska. Nasz budynek, chociaż w centrum miasta, jest otoczony naturalną przyrodą. Zadbaliśmy o to, aby jak najwięcej terenów zielonych zostało wokół KOM. Posadziliśmy las tlenowy, założyliśmy ogródek ziołowy, posadziliśmy łąkę antysmogową z roślinami miododajnymi. Na naszym dachu zamieściliśmy około 140 paneli fotowoltaicznych, na które pozyskaliśmy środki unijne. Te panele fotowoltaiczne oczywiście służą naszym własnym celom, oszczędzamy energię, a z drugiej strony dbamy o to, aby jak najmniej dwutlenku węgla wydostało się w naszą atmosferę. Jeszcze na naszym budynku zamieściliśmy czujnik jakości powietrza. W samym budynku rozmieściliśmy w różnych miejscach takie informacje edukacyjne o tym, co można zrobić i co my robimy i co każdy z nas może zrobić w ramach oszczędzania energii, wody, dbania po prostu o to, aby nasze życie było jak najbardziej ekologiczne. Dźwiękowy szlak Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich jest to projekt, który sprowadza ludzi, sprowadza przyrodników, zainteresowane osoby w świat dźwięków, które wydobywają się z przyrody wokół dużej europejskiej rzeki, jaką jest Odra. Wokół lasów łęgowych, które porastają nad Odrze, porastają tę okolicę, która jest w ramach Natury 2000 korytarzem ekologicznym o znaczeniu europejskim. W ramach projektu chcieliśmy i nagraliśmy dużo dźwięków przyrody w różnych okresach botanicznych, przyrodniczych, zarówno zimą, wiosną, latem. Podczas nagrywania powstały ścieżki dźwiękowe, które przez portal dźwiękowy Szlak Odry udostępniliśmy ciekawskim.